Halo, witajcie, znowu Ryfcia. Witam w kolejnym odcinku z Wizardry. Kurde, powiem wam, że jestem trochę ciekawy dzisiaj, bo... no dziś wychodzimy z tego lochu. Tu już chyba nic nie było, jeżeli dobrze kojarzę. O, dobra, myślałem, że mi klawiatura nie działa. Ale mnie ta myszka denerwuje, nie wiem, czy czasami widzicie, jak się ta łapa pojawia. No mówię, to jest moment, gdy mi myszka nie działa. No Jezus, no i znowu. Wychodzimy sobie z tego lochu i... mamy tak naprawdę dwie rzeczy do zrobienia. I mi się wydaje, że zrobimy jednak tą najpierw opcję z... o kurde, ile tu jest tych golemów. Chyba najpierw zrobimy tą opcję z... porozmawianiem ze wszystkimi... umpani i tirangami. Ale zanim jeszcze to zrobię, to jest jedna ciekawostka do zgarnięcia. Dobra, z tym golemem to sobie możemy walczyć, tam dwa golemy. Żaden problem dla nas są... o, 21 level golem, dobra, to one są nawet silne. Granitowe golemy, troszkę to czasu nam zajmie, ale nie ma problemu. Nagrywa się? Nagrywa się bardzo dobrze. To jest taka jedna ciekawostka, znaczy nie ciekawostka nawet, no. Większość osób raczej by to odkryła, jakby grało sobie w grę. A wejdź, może paraliż na niego jakimś cudem. A ty tam ich ciśni, nie wiem, śniczne uderzenie. W końcu powiem wam, chcę psianikiem używać speli, bo ona ma w końcu regen many na tym amulecie Nedbar. I się jakoś specjalnie martwię o to, że to nie wejdzie. Dawaj, siedź. Na golemy najgorzej, one mają na ziemię 140, ale sieć to jest jakiś magiczny spell i on mega często wchodzi po prostu. A, dawaj, pryzmatyczny chaos, może też coś tam wejdzie. I bijcie, bijcie. A wy na raz czy nie wejście, jeśli pas pobudzający, to łotrzy coś tam będzie bił więcej. Jakbyście spojrzeli na tę mapę, tutaj zaraz przy tych górach będzie taka jaskinia i w tej jaskini, no coś zaraz będzie, zaraz mam. Pokażę. Boże, ale on bije 122 punkty obrażeń, on wywalił? Co, jest grane w ogóle? Już granitowe golemy mają... jaki ten lord jest to dupy, w ogóle nawet z tym Diamond Ice. Masakra, Valkyria dwa razy lepszy. Lord, serio, jeżeli będziecie grali kiedyś w Wizardry, polecam serdecznie Valkyrio na tą włócznię. Wiesz, że bije dużo? To jest o tyle fajna, że ma zasięg przedłużony ataku. Czyli jakbyśmy mieli na przykład... nie mielibyśmy barda, śmietnika, byśmy mieli pierwszą linię mnich, wojownik, łotrzyk. Walkiria mogłaby stać w środku i ona ma atak przedłużony. Nadal mogłaby bić wszystkich tych, którzy biją chłopaków, a przeciwnicy z atakiem przedłużonym nie mogliby nam bić naszej najbardziej tylnej linii, bo byłyby dwie warstwy jakby u nas tego. O, paraliż wszedł. Od kogo? Od lorda. A, no to przepraszam cię, lordzie. Chyba od lorda, tak zgaduję. To może ty nie jesteś wcale taki najgorszy. Bo paraliż to nie jest sieć, więc to na pewno nie z sieci weszło. Dobra, za nich tam troszkę expa. No, 73 koła, nie najgorzej. Idziemy, tutaj powinna być ta jaskinia zaraz. Jak mnie zdenerwuje ta myszka. Nie mam tego. Właśnie powinienem widzieć tych przeciwników tutaj. Skaner. Czemu wy jesteście dobrzy? A bo jeszcze mnie Rapaxowie lubią! Bez kitu! Możemy gadać, normalnie by oni się tu bili, Rapaxowie, i byśmy pomagali tutaj braciom z klasztoru. To jest Anselm. I to jest kolejny... kolejna rzecz, przez którą widać, że ta gra jest niestety niedokończona. Już zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Porozmawiajmy sobie z tym Anselmem. Ale śmiesznie, tu chyba pierwszy raz tak wszedłem w tym momencie, gdy jeszcze zwiadowcy mnie lubią. No dobrze, no bardzo się cieszę. Oczywiście, że tak, na pewno. Już nic nie zrobią. Jestem Anselm, liderem Brotherhood Ascension. Wiedziałem o waszych adventurach na naszym świecie, i teraz fate przynosi nas razem. I believe you are destined to aid us on our quest. Dobra, kim jest Anselm? Anselm to jest ten przywódca Bractwa Wymiosłopienia. W Bractwie jest też Brafit, to jest ten kapłan z Arniki. Możemy się o niego nawet spytać. Nie, a wszystko jest. A gdzie jest Brafit? Nie ma Brafita? No, dodajmy go. Brafit? Last I knew, he was in Arnika. Aha, on nic nawet do niego do powiedzenia ma. O sobie? Okej, okay. Coś jeszcze? On chyba dużo do powiedzenia nie ma, szczerze mówiąc. Nie wiem, Rapaxów się spytajmy tak standardowo, nie? Rapax. Vain, violent creatures. We Hegardi defeated them long ago. Yet they still flourish. The Rapax occasionally attack wandering Hegardi and often raid Trinton. Fortunately, their recklessness makes them their own worst enemy. A spytajmy się jeszcze tylko o te najważniejsze rzeczy. The Astral Domine contains the force of life itself. Funzang made it at the dawn of our world. Now the Dark Savant claims to have it. The power of life could not be in worse hands. Moliri? An object containing the force of change, of chaos.
The cosmic lords created it and hid it far away from this world. The prophecies say that the Chaos Malari will return to Dominus in the time of the Ascension. That time has come, so now I search for this precious artifact. Jakby ja już go mam. Jeszcze Destiny Dominus. The cosmic lords took all their knowledge and bound it into the Destiny Dominus. The lords then gave this to the Higadi as a perpetual sign that the Higadi would one day ascend to join the lords in the cosmic circle. It was stolen by a man named Martin, who disappeared with it. Now the Destiny Dominus is lost to history. I have searched long and hard for it without success. Ciekawi mnie jeszcze, co oni mają do powiedzenia, bo oni wyznają Fuzanga, a jeszcze chciałem mrocznego Mędrca. The Savant has transformed the Ascension from a time of celebration into a nightmare of fear. One night, the sleeping citizens of Arnica were awakened by a blinding light and a tremendous roar. When they rushed out to see what was the matter, they saw a huge, ominous tower looming over the city. The Savant had arrived. He announced that if any Higadi tried to enter Ascension Peak, that tower would explode with a blast so powerful, it would destroy the city. Całą planetę raczej. He has shot down any spacecraft that approached Dominus, and sent his henchmen to terrorize our people. He has made things very difficult for us. If we try to ascend, the Savant will detonate his bomb and kill our friends, our families, everything we hold dear. Is it worth entering the circle? If that is the price we must pay, I wonder. I jeszcze o Fuzanga go spytajmy. A gdzie jest Fuzang? Też tu nie jest dodany? Ona się tam mówi coś o nim. Mam nadzieję, że go dobrze wpiszę, bo szczerze, on ma takie dosyć ciekawe to imię. Fuzang chyba. The cosmic lord who created Dominus and who made the three artifacts. The Astral Domine, the Destiny Dominus and the Chaos Malari. O, i tyle. Dobra, czemu to jest w ogóle info o tym, że gra nie jest dokończona? Bo ten wątek jakby się w tym momencie ucina. Jakbyśmy gadali z Brafitem, to on coś tam mówi rzeczywiście o tym Anselmie. Jak tam się poszuka w plikach gry, to jakoś to powinien być chyba jakiś quest, nie? Żeby tego Anselma rzeczywiście uratować. Ta cała historia powinna jakoś się toczyć dalej, a tak naprawdę jakbyśmy nawet zabili tych rapaksów, ratowali ich, to na tym to się kończy. Tutaj naprawdę nie ma nic kompletnie więcej. Ale dobrze z nim pogadaliśmy, bo powiem wam, że o jednej rzeczy mi on przypomniał. Chciałbym się cofnąć teraz, chyba Pszeniczka ma tutaj, do Tirangów. Zanim pójdziemy do Tirangów i Umpani, mam jedną rzecz do wykonania. Powinniśmy pójść do Arniki. On mi przypomniał o tym, że Mroczny Mędrzec zestrzeliwuje wszystkie statki kosmiczne lecące na Dominus. A w Arnice mamy lotnisko, w którym mamy czytnik czarnych skrzynek. I tą czarną skrzynkę rzeczywiście chciałbym przeczytać. Jedną czarną skrzynkę mamy z tego wraku w Arnice, z którego uratowaliśmy Wajdominę. Oczywiście ta skrzynka była rozwalona, więc nic z niej się nie dowiedzieliśmy. Natomiast kolejną czarną skrzynkę udało nam się dostać w Bain. Tam również był statek, w którym tą kobitkę Helazoida żeśmy ogarniali. I ten statek, sądzę, że już ma coś więcej nam do powiedzenia. Ta czarna skrzynka rzeczywiście. Być może nawet lokację dokładną statku, który go zestrzelił. Dobra, puszczamy wszystkie sobie spele. Tarcza, zaklęte ostrze, magiczna osłona, kameleon. Skaner i generator pola siłowego. Kameleon oczywiście nam nie działa na razie, bo mamy włączone światło i to światło działa milion tur zazwyczaj. Więc no, jeszcze zanim to minie. Nie chcę mi się po prostu tak długo obozować, żeby je rozwalić. Gdzie są przeciwnicy? Oni są akurat chyba tam, gdzie chcemy iść. Czyli niestety dokładnie w tym, na tym lotnisku. A tam pewnie parę androidów, nic więcej, więc nie powinien sprawić problemu. I akurat... O, tu już są, dobra, lecimy. Stracań cymenca, strzel cymenca, żaden problem, 17-levelowy android tam 160 parę HP. Oni dużo biją, rzeczywiście, jakby nas obkrążyli, to wtedy to jest tak naprawdę dopiero wtedy problem. Ale jak oni tak z bliska biją, to no, zresztą jest tylko dwójka, więc nawet nie wiem, czy spele mi się opłaca używać, nie wiem, jakaś sieć. Dawaj tutaj jakiś mentalny bicz i ten tył wydaje mi się, że padnie mega łatwo. 164 podwójne obrażenia na androidy, Boże, jak ty bijesz. I bieg. Sieć działa, mentalny bicz tam palnie, też dużo. Strzelec się zbliża, ja się zbliżam.
A przeciwnikom mówimy do widzenia. Dobra, szybciutko poszło. Tu jest ten czytnik. Ja jeszcze jednej rzeczy zapomniałem chyba. Ta, leśniąca metalowa kula. O kurde, ale ja tu dawno to zgarnąłem, ja w ogóle o tym zapomniałem. Leśniąca metalowa kula będzie nam przydatna też tu na lotnisku. Było takie miejsce w komputerze lotniskowym i ta leśniąca metalowa kula była jakby częścią tego komputera. Tą leśniącą metalową kulę zgarnęliśmy z klatki Bobo, takiego Hogara w zoo w Natrymtonie. To było bardzo, bardzo dawno temu. Jak ja nagrałem tę serię miesiąca, to nie wiem, czy to nie było z pół roku temu dla mnie. Ale no ja dobrze, że tę grę znam po prostu bardzo dobrze. Uszkodzona czarna skrzynka, to już czytaliśmy, przeczytajmy to. Dominus, zdarzenie, awaria silnika, cel, czarny statek, Daedalus. Współrzędne celu, dostaliśmy. Zdarzenie, awaria systemów, zdarzenie, uwaga, 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 zdarzenie, zdarzenie. Użyj śledzenia orbitalnego, aby uzyskać współrzędne. Nie może tej skrzynki dostać z powrotem? O, ciekawe. Cośmy tu dostali? Rozbroiliśmy bombę Merca, służone statku Mędrca. 1X, 1Y, 2Z. Użyć naprowadzania orbitalnego, by zdobyć współrzędne. I nie wiem, czy to naprowadzanie orbitalne to nie jest właśnie ta rzecz, o której przed chwilą mówiłem. To się znajduje w tym miejscu. Boże, Lordzik już ma 200 HP, ale oni są pakerni już. Dobra, tu potrzeba jakiegoś specjalnego przedmiotu, oczywiście chodzi o tą kulę. O, jest! HLL tracking sequence initiation, restoring from memory. Sky scan in progress. Display current tracking coordinates. HLL orbit tracking computer. The following options are available to you. Nargis, to jest statek T-Rank. Zakusanie źródła, szczelny statek. Zastanawiam się, czy to wystarczy. Ja będę musiał coś klikać albo wpisywać do tego komputera. On znowu do mnie gada? O Jezu, śledzenie, niech będzie. Obliczenie? Nie wiem, o co chodzi. 1X, 1Z? O to chodzi? O, chyba się udało. Przejdź do głównego menu. A jak mam przejść do głównego menu? Wyjście? Dobra, wyjście. O, o! Mamy system naprowadzania, komputer naprawiony. Czarny statek, naprowadzanie zakłóconego źródła. Nargis, to jest ten statek Tirangów. Galeon, to Góra Gigas, czyli Umpani. Służone orbitalne Merca zdobyte. Czarny statek, służone 1024. Super! W ogóle zapomniałem o tym. Ekstra! Dobrze, że mi się przypomniało. No dobra, no to idziemy porozmawiać w takim wypadku jeszcze w tym momencie do... Chyba nie. Dobra, już sobie przypomniałem. Aha, nie idziemy pogadać wcale z... Umpani Tirangami, bo oni nas nie posłuchają. Oni się nienawidzą. Ale jeżeli możecie kojarzyć, dostaliśmy misję poszukiwawczą. Jest dwóch zwiadowców. Umpani jeden i jeden zwiadowca Tirangów, oni zaginęli. I tak się składa, że ja wiem, gdzie ich szukać. Ale to są RPC-ci przyjęcia do drużyny, a więc będziemy musieli mieć po prostu wolne miejsce dla nich. I tu się robi mały problem, bo żeby zrobić wolne miejsce, muszę zwolnić niestety naszych RPC-tów, czyli Saxa i RFS-a. Szkoda troszkę mi tego RFS-a szczególnie, bo on sporo expa przez to straci, ale no już mówi się trudno. Czemu chcę tutaj zwolnić RFS-a? RFS 81 off duty. RFS zawsze zostaje w miejscu, w którym go zostawiliśmy, więc jeżeli teraz tu się wrócimy, on tu zostanie. Wystarczyłoby się odwrócić, zrobić obozowisko, by już go nie było, jeżeli byłby każdym innym RPC-tem. Spójrzcie na przykład, jak to będzie wyglądało z Bardem. Zwolnijmy go. On tu nie będzie chciał. Dobra, dobra. To nie żaden problem.
Najbliższe przejście będzie tędy. Idziemy. I wracamy sobie tutaj. I tu już on powinien bez problemu sobie wyjść, prawda? Your call, boys. It's back to the roadhouse for me. You stop by sometime and old Sax will play a tune for you. No i mamy Saxa tutaj. Wystarczy się odwrócić. Obozowisko. Sax zniknął. Gdzie się pojawił? Yes. Tam, gdzie go rekrutowaliśmy, czyli w... No, w tym barze u pani. Potrzebni są nam rzeczywiście ci zwiadowcy Tirangów i Umpani. Nazywają się Drazik i Rodan, jeżeli dobrze kojarzę. Bo tylko oni mogą do zmysłów rzeczywiście przywrócić swoich szefów, bo oni się nienawidzą i nigdy nie będą razem współpracować. I teraz się robi trochę nieciekawie, bo ja nie mam zbyt dobrej pierwszej linii. Rzeczywiście, troszkę trzeba zmienić układ na ten bardzo podstawowy. To się dopiero chyba dopiero na początku kolejnej tury zmieni, ale dobra, powinniśmy sobie dać radę. Spróbuję zamrożenie. 15 poziom, to są dosyć słabe kołkacze, nie powinien być tutaj żaden problem z nimi. Jezus, natychmiastowa śmierć, ile ty bijesz, to jest masakra. I muszę pamiętać, żeby zmienić to ułożenie drużyny na kolejną walkę, bo nie chciałbym, żeby tutaj oni mogli podchodzić do nas. W tym ułożeniu przeciwnicy jakby są uważani, jakby byli w środku. Będą mogli być każdego z naszej drużyny i... O nie, jest dobry pomysł. No ty kwestowa śmierci, też masz zabójstwo 10%, ja pierdzielę. O kurde, problem jest taki, że tu mają dużo rzeczy. No rzeczywiście, te cały ekwipunek innych trochę waży, nie? Aj, tych mistycznych strzał ile mam. Co to jest jakieś ciężkie? Jakaś zbroja może? Kiedy z Kalibana jest spoko, nie chciałbym go wyrzucać. Bronie jakieś ciężkie? Ta amunicja zasrana. Ciężka kusza, jaką ty masz kuszę? Oblężniczą, o jeszcze lepszą. Dobra, wywalam tą kuszę. Coś tu jest jeszcze ciężkie jakieś, mega? Garść strzał, zwykłe strzały do wywalenia. Nienawidzę tego dźwięku. Nie wiem, ja przerzucę chyba na strzały, powiem wam. Kamyki są za ciężkie, żeby je trzymać w takich ilościach. Te instrumenty zarąbiście dużo ważą. 18 funtów, to jest kurde lira, co waży 8,5 kilo, nie porąbało ich trochę? Jeszcze nie będzie. Dobra. Jeżeli możecie kojarzyć, myśmy tutaj byli. O, androidy mensa sobie chodzą. Myśmy tutaj byli. Tutaj było takie jakby... Jakieś tam pustkowie, jakieś na skraju dziczy. O, tak się to nazywało, na skraju dziczy. Tam były hogary, tam był taki przyjazny hogar nawet. Wydaje mi się, że jak teraz mamy już wszystkie trzy artefakty, to już nie powinien być skraj dziczy. To powinno się nazywać... Troszkę inaczej i rzeczywiście to jest jedyne miejsce też, do którego RFS nie pójdzie. Tak jak mówiłem, że RFS jako najlepszy RPC w grze pójdzie do każdego miejsca w grze, nie pójdzie do tego. I bardzo ciekawe to ma uzasadnienie, jak on chce tutaj pójść, jak się to teraz nazywa. Nadal na skraju dziczy? Aha, no to nie jest już na skraju dziczy, widzicie? RFS idąc do tego miejsca mówi, że wykrył tutaj niesłychanie dużą ilość przeciwników i że to jest niebezpieczne miejsce nawet dla niego. Więc mówię, to jest jedyne rzeczywiście miejsce w całej grze, do którego on nie pójdzie. Tu się zrobił obóz Rapaxów, taki naprawdę wypaszony. O! Ale po cholerę mi to mówisz 3 razy? Okej. Na razie mnie lubią chyba. Mogę tę skrzynkę otworzyć i mnie będą lubić nadal? Alarm. Nie wiem, co robi alarm, nie mam żadnego pojęcia. No nic nie robi, no nie odpala alarmu, lubią mnie nadal. Trzewiki, włócznia śmierci. Niepotrzebne mi to, za ciężkie to jest wszystko. Aż nie wiem, co robi alarm, więc wczytam, save'a. Tu jest natomiast jedna bardzo fajna miejscówka. Tu jest nawet sam król Rapaxu w tym miejscu. Złodziej życia. Osłabienie rzuca. Giga źle. Ja to będę wczytywał, nie ma szans, że tutaj z tym zostanę. Naszyjnik z nietoperzem, 50 na ogień. Do maru. Do garów chyba. Nic ciekawego, dobra. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. Jezu, aż jak ścina delikatnie ta lokacja. Jezu, już się boję tutaj. Tej miejscówy. Możecie zgadnąć, że długo nas nie będą lubili ci ludzie. A tu co jest? Jakieś więzienie dla kogoś. Mogę tutaj? O, jakiś przedmiot potrzebny.
Nie wiem, czy to nie jest... A, królowa Rapaksów jest w więzieniu. Jakaś gruba akcja się odwalała. Dobra, jest sam król Rapaksów, porozmawiajmy z nim. No, najpierw może te skrzynki jego w głowie. It trap! To miotacz ostrzy, to tego nawet wczytywać nie muszę. Lepsza pułapka ever. Skórzane pantalony jakieś. No, nic ciekawego. Tutaj? Runa chaosu też nic złego nie robi, jakieś tam obrażenia zadaje. Efekty zakłada, nic ciekawego. Naszyjnik świętego Walentego, o, komunikacja. To jest dobre dla Barda na przykład, żebyśmy mieli lepsze ceny. Więc sobie to wezmę. Dawaj, kamień regenerujący. Porozmawiajmy. O, jeszcze, o, skrzynia króla, ciekawie. Fala żaru, nie ma szans. Ile mam pieniędzy? Coś to psuło, nie pamiętam co, ale coś to psuło. Sztylecik. Ale gówno. Nic ciekawego. Dobra, porozmawiajmy z królem. Good. You're finally here. I sent a messenger to the castle once I learned you were becoming Templars. Word is, you have quite the knack for interrogation. All reports indicate you've been asking questions since you've arrived on Dominus. Time we put those skills to proper use. Okay. Już do klatki. The prisoners are in cages on the rise just near here. They won't talk to anybody, not even to each other. A Trang and an Umpani, you see. Not the best of friends. Find out what they're here for, and find out what they heard of the Alliance. I do not want details leaking back to their leaders. Pomimo, się zacząłem zastanawiać i nawet nie wiem, czy da się przejść tę grę w sojuszu z Rapaksami. Jestem ciekawy. Tyle razy przechodziłem grę, nigdy nie przeszedłem sobie z Rapaksami. Nie wiem, może się nie da po prostu. Nie wiem, dobra. Masz tu w ogóle coś ciekawego do powiedzenia? The Savant's Tower will take care of them when the time is right. Okej. A, to powiedz mi coś o tym. O, kośmiś dolarowie. The Lords sanction and bless all we do. It is the time of ascension, and the planet shall be ours. Jak uważasz? It is our good fortune to have met the Dark Savant. And his too. Our alliance will allow us to achieve domination. Tirangowie i Mukowie mnie interesują. Co masz do nich, o nich opowiedzenia? They disgust me. Fortunately, the Savant plans to rid this universe of them forever. Foolish that they should plan to challenge him for the ascension. Their deaths will be of their own doing. Gniewowstąpienie mi się pojawiło jako nowa informacja. The ascension. The Dark Savant shall ascend. Long have the Haggadi fooled themselves, believing that they were the rightful heirs of the Cosmic Circle. Should they even try to ascend, they will meet their deaths. The Savant Tower will see to that. Wydaje mi się, że nie. Jeszcze umpani nam zostali. Boże, ale tu już jest na końcu gry dużo rzeczy. Poor fools. They hardly know what they're up against. Why, it seems almost wrong to engage them. But, well... The time will come. When they challenge the Dark Savant, they drew their lot in life. O Rapaksach? Right about now, I do feel that everyone in Dominus wishes they were one. Jeszcze o tych przedmiotach. The Dark Savant will... Okej. The Dark has no time to... Już z tobą nie będę gadał więcej. If ever I saw a creature who deserved to meet the sharp end of a sword, it would be him. Sharp end of a sword. Polscy tłumacze. Yes? Z moim toporkiem. Bez kitu. Dobra, dostaliśmy klucz, idziemy porozmawiać z królową. No, taką zamkniętą. Co ty z nią robisz, człowieku? Halo. No jak specjalnie? No, już do klatki, no. A, dobra, co ja gadam? To nie jest ta klatka. Do tych idziemy, do Drazika i Rodana. O Jezu, nawet tu są na górze łucznicy. Ja pierdziele, ale to będzie masakra tutaj walka. To będzie najgorszy odcinek ever. Nie wiem, czy go nie skończę przed całą tą bitką. I kolejny odcinek to będzie tylko bitka. Dobra, Templariusze, tu nie ma przejścia? O, ciekawie. To gdzie tam miałem do nich iść? A, chyba na tej lince. Dobra, idziemy do góry w takim wypadku. Someone has come to bother us. Tak mi się wydaje, że po tej lince.
Nie. O. Coś to chyba zrobiło. Może otworzyłem sobie przejście po prostu. Słuchaj, jak tam, rzeczywiście, tu spadają FPS nawet poniżej 60, ale to jest stara gra, to jest tak napisane, że... Jakbym miał procesor nie wiadomo jaki, to by to i tak ścinało. No dobra, idziemy dalej. No i są. Drazik jest Tirangiem i od razu widać oczywiście po znakach zapytania, że są RPC-ci. Każdy RPC jest ze znakami zapytania. Strażnik Murów, masakra, co tu się szykuje za jatka, to nawet nie macie pojęcia. Ten klucz jeden do klatki, wszystkie klatki otwiera? Tylko to? A jak zresztą klatek? Co jest do cholery? Dobra, porozmawiajmy sobie z nim. Nie da się? No, powiem? A, po cholerę! Po co to zrobili? No, niech będzie. No, czyni, dawaj. Nienawidzę, jak te zapadki na dole, wszystkie na dole nam zostały, najdłużej one się podnoszą po prostu. To nic nie zmienia, oprócz tego, że się długo podnoszą i musimy czekać, aż ona trzyzapadkowy zamek da radę otworzyć. I coś jest strasznie idzie, 33% powinna bez problemu trójkę otworzyć, a dwójkę to nawet brak słów. Dobra, udało się. Otwórzmy sobie od razu to. Oj, no tak to nie przejdzie, o, tak też nie. O, no i to mi się podoba. Super zamek, trudny do otworzenia. Yes. To z kim? Najpierw może z Tirangiem. Chyba pierwsi byliśmy u Tirangów. Careful, you little fools. Oj, ma super głos. No nie, no chyba nie wiem. You have served the Empire well. Now comes your greatest test. You must listen to me closely. I was brought here by the Rapax, a prisoner, the great Drastic Trang. And who should be in the next cage but the scourge of all worlds, Anumpani. I planned to kill him that night, then someone even more sinister appeared. The Dark Savant himself. He and the Rapax King planned to destroy all life on Dominus. It was then that I realized the Umpani and Trang together could do what we failed to do apart. We must unite to destroy them. Get us out of these cages and to our leader. Before the Savant strikes. No dobra. Bubblehead and Nasty Rap Axe together? That very bad. Bubblehead. Now this just blows. Mogę się z tobą porozmawiać? That is. Chyba nic nie powiem. That is. Dobra. Where are you going? We. Bye. Jeszcze z tobą chciałem pogadać. You don't have any hornheads following you, do you? You know, Rapax? No nie, no nie wiem. No, jak powiem tak. They are? Who taught you how to run a military operation? Some kind of correspondence course? Well, I don't see any immediate threat. And anyway, we can't wait all day for you to sort yourselves out. So listen up. When I left base camp, I was on my way to steal Trang technology, but the Rapax got me instead. A day later, they captured Drazik. Before I could kill him like I wanted to, something big happened. The Dark Savant himself showed up to talk to the Rapax King. He hired the Rapax to destroy everything on Dominus. There's no one who can stop them unless the Umpani and Trang team up. But Drazik and I need to get to our leaders before the Savant strikes. Then we really have a chance. Boss, this might be the greatest moment in our history. But it's not gonna happen unless you get us out of here now. Listen, here's what we're gonna do. We'll dress up in Rapax costumes and hide out in a cave. That should keep us safe, right? Now this just blows. Nie, no ten po prostu jest genialny. Też nic nie powiesz, prawda? I don't wanna talk about this. Dobra. Rekrutacja, mordeczko. I'm ready to go.
But there's one thing we need to take care of first. Nikt już nas nie lubi. The Rapax King and Prince. If we don't take them out, they'll come looking for us, and that could destroy our mission. Let's go find them. I got some brain surgery to perform with my fist. Dobra, porozmawiajmy. All right, boss. Let's get. O, 100 tysięcy ekspa, super. Porozmawiajmy. You heard what Rodan said. Open the gates. Yes. Let us peace between the Trang and the Umpani rests upon your very shoulders. Okej. Okay. Kolejny lordzik, 14 level, oni są bardzo słabi. Pod względem po prostu poziomów, bo jako RPC-ci to też są jedni z najlepszych tak naprawdę w grze. Niestety, no zanim do nich dotrzemy, to po pierwsze oni są już zdecydowanie za niskim levelu, to po pierwsze. A po drugie, odstawimy ich w końcu do swojej bazy, więc nie będą mogli z nami grać zbyt długo. Elektroogłuszacz jako ninja, to jest w ogóle najbardziej porąbane połączenie broni, jakie ever istnieje chyba. Niech będzie, no, broń drzewcowa, różka, laska, możesz się bić z tym. Jakiś specjalnie przydatny nie będziesz. Jako ninja masz spele w porównaniu do RFS-a, bo nie jesteś robotem, ale te spele jego też, no, to jest kurwa dramat. Jego też nie będę komentował. Muszkiet ma nawet nie garłacza, czyli też beznadzieja. Mogę wam dać jakieś lepsze przedmioty? Ostrzywali, no na pewno mogę wam dać. Tak, ty dostajesz kła, bo jest zdecydowanie lepszy. Na drugą rękę, Misericordia. Dwusztychowy sztylet, miał bugi, więc wolę go nie używać. Sztylet kanezołu, niech będzie. Ty masz tą swoją, to no, niech będzie ten elektroogłuszacz. Jemu raczej nic nie damy, on ma te po prostu rzeczy ninja i to mu jak najbardziej odpowiada. Zamiast KP plus 3 tu ma jeszcze regen wytrzymałości, więc super. Żywotność 10? Jezu, ten hełmkan zarąbisty jest, masz. Amulet pochlebstwa, pierścień życia, regeneracja PZ. Ej, niech będzie na wodę. I to by było wszystko. Ty natomiast? No też pierścień wody, to ci daje KP plus 1, komunikacja 20, to na cholerę ci. Masz na wodę, będziesz 40% odporny. O, regeneracja PZ, ankur zdrawiania, super, to zdecydowanie bardziej ci się przyda. No i niestety nie mam dla ciebie zbyt dobrych rzeczy. A szkoda, by ci się przydało. Możesz szatę odmłodzenia, nie możesz. Szata odmłodzenia KP 6, to 10, nie, dobra, zostajesz z tym 10. No nie są na ten moment dobrzy, a mówię, jako RPC-ci są naprawdę mimo wszystko spoko. Jakby się ich po prostu troszkę szybciej dostało. No dobra, to by było wszystko. Sojusz nasz z Rapaxami właśnie dobiegł końca. Yes. Czas na jadkę, jak ich tu ustawić? Chyba wracają pozycje poprzednie, czyli... Oj, Łotrzyk sam na prawej flance nie da rady. Lord Wojownik, was możemy rozdzielić, wy macie giga dużo zdrowia. Łotrzyk z Lordem, to jest dobre połączenie. Lord paraliżuje, Łotrzyk bije chore obrażenia. Wojownik tu z lewej i Lord jest bardziej wytrzymał jak ninja, więc ty zostajecie tutaj z lewej flanki. I środek bronią wszyscy i ninja zostaje sam. Dobra, wydaje mi się, że to jest połączenie całkiem dobre. No dobra, może zanim skończę na odcinek jeszcze zrobimy jedną walkę, tutaj nas czeka jedna chociaż. Lecimy. Boże, jeszcze ci łucznicy na górze. Dawaj uduszenie, może wejdzie na kogoś, zanim oni puszczą jakieś spele obronne. Ty? Chłosta umysłu, każdego bije. Wynalazczyni? Oj, już moje uszy, już ciszę gra, bo już się boję. Dawaj pas pobudzający na łotrzyka chyba. O, tarcza, dobra, na daleko już im nic nie zrobimy. Zaklęte ostrze, będą bić ładnie. Tarcza żywiołów, żadnym spelem nic już nie zrobimy. Ej, to działa jako osłona, dobra, to ja się tak ustawiam w takim wypadku. Wow, 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 wow. Mnie trochę wywaliło, wiecie co, nie mogę tak się ustawić. Oni się będą do mnie zbliżali. Do ściany się ustawiamy. Bo jak moja tylna linia dostanie, to będzie masakra. I ty jednak tarczy żywiołów musisz puścić, oni będą puszczali nam spele i to bardzo dużo, bardzo nieciekawych speli. O! Jednak nie podchodzą? Zobaczymy, czy ktoś się do nas zbliży. Jak nie, to ja do nich idę. Bo oni nas chyba tak to spelami będą bili. Dobra, bij się go. No tak, pod tyle HP oni mają, że troszkę się wszystko zajdzie. Kurde, nie wyszło ci, no co ty, płasa umysłu, dawaj.
Ale oni będą słabi teraz, masakra. Dawaj, kamień regenerujący, HP troszkę średnio. Dawaj, uduszenie może wejdzie na kogoś akurat. 14 poziom. Aż trudno będzie ich utrzymać przy życiu. Spójrzcie, jakie oni obrażenia otrzymują. Masakra to jest po prostu. Chyba ich, jak oni umrą, to ich trzymam martwych. Nie ruszam ich. Wskrzeszę ich dopiero jak będę w bazie. Ole lak. Dawaj, jeszcze raz. Głos ta umysł. A dawaj, już na drugim na pewno wejdzie chociaż. Szklana odcinka. Ała. Akurat wbiło spowolnienie. Na nich wchodzi cały czas. Nie mam takiej beznadziejnej odporności. Dawaj, leczcie, leczcie. Nie weszło na nikogo uduszenie. O, strata tury niestety. To krzyżna chmura w takim wypadku. To na pewno na kogoś wejdzie. Ciszy są, nie? Albo oby, ja grę przyciszyłem, dlatego oni tak cicho gadają, nieważne. Jezu, na nie będzie trafiał ani nic. Dobra, tura się zaczęła, masz tu jakiś spell, leczenie ran może? O, weź się, lecz ty człowieku, bo... Fatalny jesteś na ten moment gry, naprawdę fatalny. Ja nie wiem, jak tu ktoś mógłby wejść 14 poziomem, w życiu by nie dał rady. Takie duże grupy przeciwników tu są i to takich silnych. Nie ma szans, mamy 20 poziomy na niektórych postaciach. Nie wyobrażam sobie na 14 level tutaj wbić. Jezu, moje uszy. Dobra, co krzyżna chmura weszła, może coś na nich wejdzie. Na daleko nie ma co ich bić, tarcza tak jak samo dobrze na nas działa, tak samo dobrze działa na przeciwników niestety. No i proszę bardzo, jeden z nich jest ogłuszony, super. Podbijamy, z bliska bijemy. To krzyżna chmura, oho. To problem. Oczyszczenie powietrza, dawaj. Ła, moje uszy, czemu to jest takie głośne? No i bijemy z bliska, dawaj kamień regenerujący. Dawaj chłostę umysłu. Powinno być okej. Natychmiastowa śmierć, to mi się podoba, kolejny zdech, o to chodzi. Masz wytrzymałość może do rzucenia? Masz, o super, dawaj wytrzymałość na wynalazczynie. Bardziej się tym przydasz jak... Nie bijąc, bo ty już... Nie bijesz, naprawdę nie bijesz. O, tak łasta umysłu, powiem wam, że na niskich levelach taka bez szału. Niestety. O, jestem w szoku. Wow, lordzik, coś tam bijesz. Dobra. Odbijamy do kolejnej grupy. Najlepsze jest to, że to jest chyba najmniejsza grupka przeciwników, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć tutaj. Ja tu podbijam od razu do tego tyłu. Kula ognia, nic strasznego, oczyszczenie powietrza weszło, więc super. Rywka może ci bić, on jest twardy chłop. Ej, ej. Żartowałem. No i dobra, z nim już nie powinno być problemów. Weź na siebie wytrzymałość, bo zaraz padniesz tutaj. Nie ma co na nich tutaj rzucać, jakiś mróz, nie wiem, jakieś podstawowe obrażenia. Żeby zadać ci tyle pisko, proszę bardzo, wypisz. Wypisz się. Strażnik murów, w ogóle to jest chyba w jednym miejscu taki przeciwnik. Nigdzie indziej chyba nie ma. Strażnik murów. Jestem ciekaw, czy w ogóle my możemy wchodzić. O, udało mu się kogoś zabić. O, klucz do klatki. A to chyba jest jakbyśmy tutaj byli na złych warunkach z rapaksami. Żeby można było jakoś wejść i ich uwolnić mimo wszystko. Nie mam pojęcia, jak z tymi łucznikami ogarnąć sprawę. Czy ja jestem w stanie wejść po tym podczas walki? Jeżeli nie, to jest bardzo źle. To będę musiał ich zabijać na daleko, a... Nie mam zamiaru ich zabijać na daleko. No, zróbmy po prostu taki myk, że ja się tu przesunę i tyle. Paraliżowi ulega. Jezu, wy macie naprawdę niezłego cela. Zmieniam zdanie. Trafi, wiedziałem. Dobra, nie ma co z nimi się bić. Ja nie wiem, jak ja tę grę przechodziłem, nie wiedząc, że jest coś takiego jak umiejętność biegania podczas walki. Nie mam pojęcia, to jest dla mnie po prostu teraz niepojęte. Pierwsze 4 lata grania w tę grę nie wiedziałem, że się da ruszać podczas walki. Przeszedłem całą grę bez ruszania się. Zaczynałem walkę w danym miejscu i w danym miejscu ją kończyłem. To jest jakaś paranoja po prostu. Co to jest za zbroja? Może lepsza jakaś dla niego? Nic ciekawego.
Dobra, kochani, bo tu naprawdę długie walki szykują. Zostawię to na kolejny odcinek. Dzisiaj wiem, że takie więcej gadania jak grania. Ale on takie bywa Wizardry. Jak na razie, wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć!